Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru z Australii. Tym razem piwo trafiło do mnie z transportem lotniczym. To znaczy po prostu jeden z widzów przywiózł je w bagażu. Natomiast wcześniej płynęło statkiem, paczką. Więc liczę, że będzie różnica. Aczkolwiek nie udało mi się skupować go od razu, jak tylko dostałem paczkę. Na szczęście ono ma datę do 25 marca 2016 roku, więc sądzę, że też z 25 marca jest, więc jest 3-miesięczne, powiedzmy, więc nie jest źle, nie jest źle. To jest piwo z browaru Feral, czyli dziki browar, Feral Brewing. I to jest browar, który jest brewpubem, no ale butelkują i w miarę rozsyłają. Tutaj też taka uwaga od tego widza. Niestety, sorry bardzo, ale nie jestem w stanie zlokalizować maila. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak to się dzieje. Ale szukałem po Australia, po Feral, po wszystkim. Nie mogę. No. Proszę odezwij się w komentarzu, że to twoje piwo. Jak napisał mi chyba w mailu, no chyba, że to była gdzieś jakaś wiadomość na Facebooku, której nie mogę znaleźć. W Australii jest taka sytuacja, że jest dużo browarów kraftowych, ale bardzo mało z nich butelkuje do sklepów. Najczęściej tylko nalewają do tak zwanych growlerów, które są albo w postaci jakiejś szklanej butli litrowej, dwulitrowej, albo w postaci termosów. To jest bardzo też popularne w Stanach. Teraz w ogóle na Kickstarterze jest pełno takich programów, projektów, że ktoś wymyśla growler, który ma chłodzenie, nasycanie dwutlenkiem węgla i w ogóle cudawianki. No fajne to jest, nie powiem. Czyli, że nalewa się piwo w pubie, nawet jeżeli ono się spieni i odgazuje, to i tak się dogazuje. To jest piwo, które się nazywa Hop Hog, czyli to można tłumaczyć chmielowy wieprz, czy tam knur, albo też skaczący wieprz. No i on tutaj jest rzeczywiście taki skaczący. Mamy tutaj napis India Pale Ale i to India jest zamazane jakby długopisem. No i tutaj piszą, że to jest American IPA, amerykańskie chmiele, że citrusy flavor, że solid malt backbone, czyli solidny taki kręgosłup słodowy. To akurat nie wiem, czy jest takie dobre. Aha, browar pochodzi z miejscowości Haddrill Road w Baskerville. I to jest w tak zwanej Swan Valley. I to jest nieopodal Perth. Perth jest na zachodzie Australii, czyli po drugiej stronie jakby niż Sydney i tak dalej. Na zachodzie Australii. I to jest ta Swan Valley, ona słynie z winnic. No i tam jest sobie właśnie browar. Tutaj napisane, traktować jak mleko. Refrigerate when possible. No niestety nie było refrigerate cały czas, ale już jakiś czas czeka. Jeżeli chodzi o etykietę, no nie jest zła. Za to urzekła mnie prezentacja koszulek browaru, bo są zaprezentowane schnące na sznurku na tle jakiejś takiej walącej się szopy z blachy, no typowo takie kojarzące się z Australią albo z Mad Maxem. Feral Brewing Swan Valley i taki tutaj też knur, bardzo fajny, dużo ładniejszy niż ten. No fajny, podoba mi się. I kapsel mi się podoba i ten. Dobry aromat chmielowy, ale jest też słód. Cytrusowy rzeczywiście, rześki. Może nawet świerkowy trochę. Nie jest takie ciemne, jak się spodziewałem, no bo jak napisali o tym solidnym kręgosłupie słodowym, no to już ja już oczami wyobraźni widziałem ten karmel, za dużo karmelu i w ogóle. Ale nie jest źle. Piwo ma osad, który się teraz wzburzył, ale tu mi się nalało w zasadzie klarowne. Barwa takie ciepłe złoto, miodowa trochę, no to złota, złocista. Piana dość obfita, drobne i średnie pęcherzyki.
No nie ma tutaj utlenienia takiego, jak było w tych piwach płynących statkiem. Znaczy to dobrze, że nie ma, ale to jakby mówię w kontekście do tamtych piw. Nie ma tej nuty takiej właśnie iced tea. Chociaż ta słodowość lekka jest. No spróbujmy. Wysokie wysycenie. Tutaj już trochę nuta zielonej herbaty się pojawia, przepraszam, iced tea się pojawia, czyli cytrusy, słody, ale to nie jest takie, że to są takie utlenione, karmelowe, miodowe słody, nie. Nieco za wysokie wysycenie, ale fajne, rześkie, co do goryczki. Co do goryczki nie jest źle, ale oczywiście szału nie ma. Chyba tam jest, bo czytałem o tym piwie, za wiele nie napisali, ale chyba napisali 49 IBU. No to umówmy się. Dobrze, że to India skreślili. No jak na APA, no to jeszcze jakoś się broni. Ekstrakt to jest 1,059 Original Gravity, czyli to jest 15. No to już w zasadzie powinno być IPA, ale nachmielenie nie jest zdecydowanie na IPA. Mówię o goryczce. No takie codzienne piwo sesyjne. Można powiedzieć, że chce się wziąć następny łyk, aczkolwiek nieco zapycha przez zbyt wysokie wysycenie. Dostałem jeszcze jedno piwo z Australii. Little Creatures IPA. Little Creatures IPA. Z Little Creatures próbowałem Pale Ale. No i właśnie to jest taka sytuacja, że ten Little Creatures został tam chyba przejęty przez jakiś większy browar, no ale no tak jak mówię z tego maila wiadomości od darczyńcy wyłania się obraz, że tak naprawdę trudno jest kupić piwo butelkowe w Australii, kraftowe. Jeżeli nawet ktoś butelkuje, to bardzo często to jest tak, że to jest bardzo krótka data, tylko w lodówce, no i oczywiście wysyłanie takiego piwa mija się trochę z celem. Też jak miałem okazję rozmawiać z Ziemkiem Fałatem odnośnie wrażeń z Nowej Zelandii, no to powiedział, że generalnie tamte piwa i w Nowej Zelandii, nie wiem, czy o Australii też mówił, możliwe, że nie, że są bardzo takie ugrzecznione, w środek stylu, tak? Nie przesadzają goryczką, nie przesadzają aromatem, nie powalają. No są takie okej. Okay. Okej, okay, to trochę mało. Jak na kraft. No i ono jest ok. Ono jest ok. Tylko ok. No chociaż niektórzy narzekają, że właśnie chcieliby więcej takich piw ok, a nie jakby urywających dupę, albo odwrotnie, że piwa, które są tylko ok, spotykają się właśnie z takim nie, ale to jest tylko ok, nie ma efektu wow, nie ma tego czegoś, nie ma czegoś wspaniałego w nich, no i to bez sensu. Na pewno jest miejsce dla takich piw, natomiast no, jeżeli chodzi o to, żeby wozić je przez pół świata i żeby one zrobiły wrażenie, no to tego wrażenia nie robią. Oczywiście robią wrażenie faktem, piję piwo z Australii, z małego browaru, który jest mi nieznany, ale... No ale jednak nie jest to nic nadzwyczajnego, nic czego byśmy nie znaleźli, nie wiem, w krafcie brytyjskim, polskim, nawet niemieckim. No i to tyle. Także dzięki wielkie za możliwość spróbowania. Szkoda, że nie ma tam jakichś... Znaczy nie ma, może są. Szkoda, że nie trafiło do mnie jakieś piwo takie rzeczywiście... No nie wiem, w stylu na przykład Imperial Stout z Australii. To by było ciekawe. Chociaż oni mogą nie gustować w takich piwach ze względu na klimat. Chociaż u nas właśnie teraz, u mnie już tutaj w tym studiu jest dosyć gorąco, no klimat się robi taki
zwrotnikowy chyba, tak? Taki coś jak w Australii, także będzie gorąco. Wasze zdrowie i uważajcie w upały na głowę. Wasze zdrowie.